Kwestia usprawiedliwienia była jedną z głównych kości niezgody w czasie reformacji w XVI wieku. Chociaż według Kościoła rzymskokatolickiego Boża łaska poprzedza wszelką ludzką zasługę i chociaż wiara odgrywa w całym procesie zbawienia istotną rolę, to jednak z punktu widzenia reformatorów, których perspektywę podzielamy, rzymskie nauczanie na temat tego, w jaki sposób człowiek zostaje ogłoszony sprawiedliwym w Bożych oczach, stanowiło odejście od Ewangelii przedstawionej w Piśmie Świętym i przypisywało część zasługi za zbawienie człowiekowi, a nie wyłącznie Bogu. Jakie więc jest protestanckie i jak wierzymy biblijne i ewangeliczne zrozumienie usprawiedliwienia? Po pierwsze, jest to jednorazowe wydarzenie, jednorazowy akt Boga. Nie jest to proces rozpoczynający się w momencie nawrócenia albo przyjęcia chrztu i trwający przez całe życie. Nie jest tak, że stajemy się coraz bardziej sprawiedliwi w Bożych oczach, kiedy okazujemy Bogu posłuszeństwo, albo coraz mniej sprawiedliwi, kiedy grzeszymy. Oczywiście nasze posłuszeństwo albo nieposłuszeństwo Bogu wpływa na to, na ile doświadczamy bliskości z Nim w codziennym życiu. Ale nie to mamy na myśli, kiedy mówimy o usprawiedliwieniu. Usprawiedliwienie dotyczy naszego statusu w Bożych oczach. Jest ono jakby aktem prawnym ogłoszonym przez niebiańskiego sędziego. Po drugie, usprawiedliwienie w żadnym stopniu nie opiera się na naszych własnych zasługach. Przypomnijmy sobie to, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Człowiek żyjący z dala od Boga nie ma tak naprawdę żadnych zasług, którymi mógłby się pochwalić. Ale również wierzący, chociaż spełniają dobre uczynki, to przecież nigdy nie są doskonali w swojej miłości do Boga. I gdyby te dobre uczynki miały stanowić podstawę naszego zbawienia, naszego uznania za sprawiedliwych, no to cóż, byłby to bardzo kruchy fundament. Nie. Usprawiedliwienie opiera się tylko i wyłącznie na wierze, która jednoczy nas z Chrystusem. Tylko dzięki jedności z Nim Bóg przyjmuje nas i ogłasza niewinny, sprawiedliwy. W końcu zwróćmy uwagę, że możemy rozróżnić dwa aspekty usprawiedliwienia. Z jednej strony, dzięki temu, że jestem zjednoczony z Chrystusem, moje grzechy mogły być przypisane Jemu, mogły zostać przeniesione na Jego konto. Gdybym sam miał ponieść karę za własne grzechy, musiałbym spędzić wieczność w piekle. Nigdy nie zdołałbym spłacić nieskończonego długu. Ale On, Syn Boży, którego krew miała nieskończoną wartość, wziął moje grzechy na siebie i zmazał je, dzięki czemu ja mogę doświadczyć przebaczenia. Ale z drugiej strony, dzięki temu, że jestem zjednoczony z Jezusem Chrystusem, Jego sprawiedliwość może zostać przypisana mnie. Chcę to podkreślić. Usprawiedliwienie to nie tylko uniewinnienie. Nie polega ona na tym, że wszystkie moje winy zostają mi przebaczone i dzięki temu od tej pory mogę gromadzić własne zasługi, żeby osiągnąć zbawienie. Usprawiedliwienie polega na tym, że z jednej strony wszystko zostaje mi przebaczone, ale z drugiej strony zostaje mi przypisana doskonała sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, który przez całe życie był doskonale posłuszny swojemu Ojcu, nigdy nie zgrzeszył, osiągnął to, czego żadnemu człowiekowi nie udało się osiągnąć. I ponieważ jestem jedno z Nim, Bóg traktuje mnie tak, jakbym ja okazał takie właśnie posłuszeństwo. Usprawiedliwienie z wiary było prawdą, o którą walczyli reformatorzy, ale co ważniejsze, jest też prawdą, która jak nic innego wpływa na nasze życie z Bogiem. Przecząc usprawiedliwieniu z wiary, tak naprawdę przyczylibyśmy samemu sednu Ewangelii. Dokonując tej cudownej zmiany, przyoblekł siebie w naszą pełną grzechów postać, dając nam swoją, bezgrzeszną i zwycięską. Tak nim przyobleczeni stajemy się wolni od przekleństwa zakonu. Chrystus bowiem dobrowolnie stał się przekleństwem za nas.
Zatem ten, który poniósł na sobie grzech całego świata, został pojmany, umęczony, ukrzyżowany i przywiedziony do śmierci, stawszy się przekleństwem za nas. Ponieważ jednak był istotą boską i wieczną, śmierć nie mogła go zatrzymać w grobie. Dlatego trzeciego dnia zmartwychwstał i teraz żyje na wieki, a grzechu i śmierci już w nim na próżno szukać, gdyż stał się sprawiedliwością, życiem i niekończącym się błogosławieństwem. Ów obraz i odbicie winniśmy mieć zawsze przed sobą, a dojrzymy go niezawodnym okiem wiary. Kto tak czyni, ma chrystusową bezgrzeszność i zwycięstwo, choćby był największym z grzeszników, jacy kiedykolwiek żyli. A zatem jedynie przez wiarę zostajemy usprawiedliwieni, gdyż wiarą chwytamy bezgrzeszności i zwycięstwa Chrystusowego.